organizowany przez zespół Future Colors pod hasłem Reskilling, nowe źródło talentów IT dla Twojego biznesu. Jest piątek, w wielu firmach jest to taki moment na planowanie, piątek po południu, na rozwój. My chcemy dzisiaj połączyć jedno z drugim, czyli porozmawiać o planowaniu przyszłości i skupić się na takim temacie, który jest bardzo ważny dla rozwoju naszego i naszych firm. Poczekamy jeszcze dwie minutki na osoby, które się włączają. Te osoby, które już się z nami witają, dzień dobry, słychać nas, widać. Widzę tutaj, że jesteście aktywni, cieszymy się bardzo. Jeżeli ktoś ma ochotę się przywitać ze wszystkimi, to zapraszamy. Jeżeli ktoś ma ochotę napisać, gdzie jest aktualnie, to też chętnie przywitamy Was z różnych lokalizacji. Cieszymy się, że bardzo tutaj szybko rośnie nam licznik uczestników, więc te dwie minutki, właściwie już jedną minutę wykorzystajmy do tego, żeby Bielsko-Biała, witamy bardzo serdecznie. Piękna Bielsko-Biała, Warszawa, super. Skąd jesteście? Piszcie, przy okazji rozgrzejemy czat, bo liczymy na to, że w trakcie tego webinaru będziecie też zadawać pytania. I pod koniec rozmowy będzie na pewno szansa, wybiorę takie pytania, które skierujemy do naszych ekspertek w reskillingu, więc zachęcam do wykorzystywania czatu. A teraz proponuję, zgodnie z planem rozpoczynamy i to, co chcemy dzisiaj Wam przedstawić, to przede wszystkim bardzo praktyczne, eksperckie podejście do reskillingu, tematu, który dotyczy talentów między innymi w branży IT, ale nie tylko. I niewątpliwie chcemy się dzisiaj skupić na case study firmy Orange, która jest bardzo dobrym benchmarkiem dla wielu, jak inwestować, jak rozwijać reskilling. Chcemy się podzielić też danymi, badaniami, jak wygląda dzisiaj sytuacja na rynku szeroko pojętym i oczywiście dać jak najwięcej praktycznych wskazówek, jak pracować, jak wdrażać reskilling w organizacji. Więc zapraszam serdecznie. Dzisiaj gośćmi są przede wszystkim Ewa Krupa, dyrektor kultury i rozwoju Orange. Ewa, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, Tino, dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, a przy okazji powiem, że piątki to jest właśnie dzień rozwojowy w Orange i dokładnie się wpisujemy w ten wątek, także mam nadzieję, że dla Was to też będzie interesujące. Fantastycznie. Ewa od 2018 roku kieruje komunikacją wewnętrzną i odpowiada za rozwój kompetencji w Orange. Wierzę, że kluczem do sukcesu firmy jest kreatywność i zaangażowanie pracowników oraz wykorzystanie potencjału nowych technologii, by wydobywać z nich to, co najlepsze z ludzi. Dodam jeszcze, że Ewa jest promotorką różnorodności w biznesie, idei zrównoważonego biznesu, zrównoważonego rozwoju, korporacyjnych rebeliantów, jest pełna entuzjazmu i pomysłów jako liderka programu zmiany kultury organizacyjnej w Orange. Cieszę się bardzo, Ewa, że jesteś z nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I drugim moim gościem dzisiaj w tej rozmowie jest Joanna Pruszyńska-Witkowska. Dzień dobry, Joanna, witam Cię serdecznie. Właściwie jesteś też gospodynią, bo to Twój zespół organizuje dzisiaj ten webinar. Cieszę się ogromnie, że jesteś z nami, ponieważ jako współzałożycielka i wiceprezeska Future Colors Szkoły Programowania i Kompetencji Cyfrowych Online, której misją jest bardzo piękne, demokratyzacja dostępu do edukacji i rozwoju zawodowego w IT. Jesteś też organizatorką, inicjatorką wielu programów, które są związane z nie tylko reskillingiem, upskillingiem w technologiach, ale również wspierają kobiety w technologiach. Wspomnę tylko o kampanii Women Update, Dniach Kariery Kobiet w IT, czy również raportach Kobiety w Technologiach. Jesteś również laureatką konkursu Businesswoman Roku, Człowiekiem Roku magazynu Brief, także wszystkie Twoje osiągnięcia i ekspertyza są imponujące i bardzo cieszę się, że dzisiaj będziesz mogła też podzielić się swoim doświadczeniem i perspektywą takiego wglądu w cały rynek pod kątem właśnie tematu naszego webinaru. Ja nazywam się Tina Sobocińska, jestem doradcą w firmie HR for Future, której pracuję projektowo, a wcześniej pracowałam jako praktyk HR-u, jako dyrektor HR-u w dużych korporacjach takich jak PwC, DHL. I jestem również liderką networku Digital HR Champions, wykładowczynią na studiach podyplomowych SGH i SWPS. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj pełnię taką rolę gospodyni, bo temat reskillingu jest też bardzo istotnym trendem, który obserwuję w wielu raportach.
I również jako praktyk rozmawiam często z dyrektorami HR, z liderami HR o tym, jakie wyzwania z reskillingiem spotykamy na co dzień. Więc zapraszam serdecznie. Zaczniemy przede wszystkim od tego, żeby popatrzeć sobie na dane, na badania, na raporty, które pokazują nam status reskillingu. Jednocześnie przypominam jeszcze raz, zachęcam do wykorzystywania czatu. Jeśli jakiekolwiek informacje wzbudzą Wasze zainteresowanie, pytania, to proszę zamieść je na czacie, będziemy do nich odnosić się pod koniec naszego spotkania. Więc jak wygląda sytuacja z reskillingiem, co mówią nam badania, raporty, a myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy popatrzyli tak faktograficznie na ten trend. Przede wszystkim wiele firm zrozumiało, że rekrutacja zewnętrznych talentów w obecnych czasach, zwłaszcza talentów w technologiach, jest ogromnym wyzwaniem, jest bardzo trudna, o ile w pewnych sytuacjach wręcz niewykonalna albo ekstremalnie droga. Przyszłość zapowiada się niestety jeszcze gorzej. Dzisiaj technologie przekroczyły wszelkie granice. Obserwujemy, że są dostępne i obecne nie tylko we wszystkich sektorach, branżach, które można sobie wyobrazić, od medycyny po media czy e-commerce i wiele, wiele innych, ale również pracownicy technologii mogą otrzymywać oferty właściwie na całym świecie, pracując zdalnie, i często są to oferty z wynagrodzeniem płatnym w dolarach albo euro. Więc takie mamy realia. Z raportu Crunchbase wynika, że od 2020 roku firmy zaczynają bardzo inwestować w upskilling i reskilling. Ponad 2 miliardy dolarów wydały firmy, które widzą tą ogromną potrzebę i też przewidują, że w przyszłości reskilling, upskilling będzie dla nich źródłem wewnętrznych talentów. Sam Amazon, tylko Amazon, zadeklarował 700 milionów dolarów inwestycji w podnoszenie umiejętności i zatrzymanie w firmie 100 tysięcy pracowników, czyli reskilling staje się też bardzo ważnym elementem utrzymania talentów w organizacji. Wśród zawodów w branży IT w Polsce, bo to już są dane z polskiego rynku, obserwujemy ponad 51% ofert więcej niż w roku ubiegłym, czyli rynek jest cały czas gorący, jest to rynek pracownika, i bardzo często w naszych firmach walczymy o tych samych kandydatów. Także te dane pokazują bardzo szeroki kontekst rynkowy, ale idąc w głąb organizacji, w raporcie Gartnera czytamy, że 40% liderów HR potwierdza, że nie są w stanie przekwalifikować pracowników tak szybko, jak zmieniają się wymagania kompetencyjne na rynku. Czyli to jest też bardzo duże wyzwanie związane z czasem, który po pierwsze jest potrzebny na reskilling, ale po drugie też tym, który jest wymagany, żebyśmy po prostu byli na bieżąco z kompetencjami, które dziś decydują często o sukcesie rynkowym naszych firm. Dodatkowo wiemy też z badań, że do 2025 roku ponad połowa obowiązków wykonywanych przez ludzi zostanie zautomatyzowana i przejęta przez roboty. To są dane World Economic Forum. I dodatkowo jeszcze skala tych zmian mówi, że 54% największych firm globu będzie potrzebowała istotnej zmiany kompetencji pracowników w ciągu zaledwie 7 lat. 7 lat jest bardzo krótki okres na inwestycje w biznesie i inwestycje w ludzi, więc dane mówią nam o tym, że bardzo dużo jest zarówno ryzyk związanych z tym, że nie będziemy przygotowani odpowiednio wcześniej, nie odpowiemy na wyzwania, więc mamy ryzyko utraconych szans w technologiach, bo często biznes nam mówi, że mamy bardzo dużo projektów, które czekają, tylko musimy mieć kim te projekty realizować, wprowadzać technologie i rozwijać technologie. Z drugiej strony sam fakt, że automatyzacja, robotyzacja będzie zamykała pewne role, mówi nam, że czekają nas głębokie restrukturyzacje wielu zawodów i na te restrukturyzacje też powinniśmy się przygotować, biorąc pod uwagę też społeczną odpowiedzialność biznesu i to, że jeśli nie przygotujemy naszych firm na to, co będzie się działo, to oznacza, że może być ryzyko, że część osób po prostu straci pracę i będzie na rynku musiało poszukiwać sobie nowych rozwiązań. Także jesteśmy w takim momencie, w którym ja stawiam taką diagnozę na dzisiejsze webinarium i to chciałabym przedyskutować z naszymi ekspertkami, naszymi gośćmi.
że po pierwsze, reskilling powinien być absolutnie naszym priorytetem w firmach. Po drugie, powinniśmy działać szybko i zdecydowanie, bo tego czasu mamy naprawdę bardzo mało. Więc jednym słowem zachęcam teraz do dyskusji, do tego, żebyśmy usłyszeli, co sądzą o tym Ewa i Joanna. Ewa, może zapytam Ciebie najpierw o Twoje doświadczenia. Czy zgadzasz się z tą tezą? Jak to wygląda z Twojej perspektywy i jak to wygląda w firmie Orange? Oczywiście, Tino, dziękuję. No, trudno się nie zgodzić z tą tezą. Wszyscy to obserwujemy, zarówno w naszym codziennym życiu, w edukacji, w sposobie komunikacji, ale też no, w biznesie, że szalenie ten czas przyspieszył i pandemia jeszcze pewne procesy no, usprawniła niewiarygodnie, wręcz doszło do skoku. Myślę, że przeskoczyliśmy o kilka lat, pięć lat w przód, jeśli chodzi o zaawansowanie w digitalnych różnych rozwiązaniach w firmie, w sposobie komunikacji. I to się też przekłada, te nasze zachowania konsumenckie, klienckie też bardzo mocno przekładają się na to, co my widzimy w naszej chociażby firmie. Ta technologia się rozwija szybko, a my jako ludzie ciągle niedostatecznie szybko. Automatyzacja, robotyzacja, o której powiedziałaś, to jest trend bardzo silny, dużo powtarzalnych różnych zawodów już w tej chwili się właśnie automatyzuje i my jako przykładowo firma technologiczna, to jest blisko 10 tysięcy pracowników, kolejnych 5 tysięcy współpracowników, największy dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych, ale nie tylko internet światłowodowy, ale też komórki, też rozwiązania chmurowe dla naszych cyfrowych klientów, bardzo szybko rosnący segment cyberbezpieczeństwa, integracji różnych rozwiązań. To jest ogromne wyzwanie także właśnie dla zespołu Human Capital, bo mamy w takim właśnie, zresztą w tej nazwie też jest symbolika pewna, że nie mówimy już o zasobach, ale takim najcenniejszym kapitale, który firmy mają i w który w moim poczuciu też niedostatecznie jeszcze inwestują. Ta lampka się świeci coraz bardziej mocno. No ja widzę po procesach rekrutacyjnych, szczerze powiedziawszy, nasz budżet zaplanowany na parę miesięcy, rzeczywiście czy na cały rok, w ciągu paru miesięcy praktycznie skonsumowaliśmy, także różne presje na wynagrodzenia, to otwarcie się rynku też mają na to wpływ i teraz jedyna szansa dla większości firm to jest ulokowanie dobrze tego kapitału. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ten nasz najcenniejszy kapitał, ludzie, faktycznie potrzebują też wskazania jasnych kierunków. Mamy niewykorzystany bardzo potencjał w kilku miejscach, myślę. Z jednej strony to są osoby, które już są z większym doświadczeniem, nawet z kilkudziesięcioletnim czasem i niedostatecznie też myślą o tych szansach, które przed nimi stoją na zmianę zawodów, choćby w wieku 50+. To są na pewno też kobiety, szczególnie dla branży IT. Trochę jest tych różnych programów i tutaj podpisuję się pod nimi. Współpracujemy zresztą z Future Collabs przy takich inicjatywach jak Women Update, chociażby tych kampaniach Women in Tech, wspólna konferencja, na której też byliśmy niedawno. Natomiast statystyki mówią, że tych kobiet jest od kilku do kilkunastu procent, czasem 20 paru w firmach i to jest ogromny niewykorzystany właśnie potencjał. No i wreszcie skrócenie, myślę, też zmniejszenie kosztów firm. To jest taka utracona szansa w szybszych procesach wewnętrznych rekrutacji dzięki temu, że będziemy mieli odpowiednio przygotowane osoby. Te inwestycje w rozwój to jest też czynnik minimalizujący ryzyka biznesowe po prostu, bo jeżeli nam z dużych, ważnych projektów będą odpływać specjaliści, i my nie będziemy nadążać z no, zbieraniem ich z rynku, czy też no, w ogóle nie będzie nas stać na nich, no to mamy poważne ryzyka dla naszej ciągłości biznesowej. Także bądźmy otwarci na to. To jest najwyższy moment, żeby sobie uzmysłowić, że to może też być wielka szansa na uzyskanie pewnej przewagi konkurencyjnej i przyspieszenie w wielu obszarach. Szczególnie też w okresie, kiedy mówimy dużo o wielkiej rezygnacji, cokolwiek ona oznacza, bo często ją kojarzymy jako to, że są osoby odchodzą i robią sobie przerwę zawodową, ale tak w praktyce bardzo często oznacza to ogromną rotację na rynku, to reskilling może być, tak jak powiedziałaś Ewa, nie tylko odpowiedzią na utrzymanie naszych talentów, ale też na wykorzystanie tych talentów, bo często osoba, która przychodzi z jednego obszaru biznesowego
i dzięki reskillingowi zaczyna pracować innym, przynosi swoją wiedzę organizacji, o klientach, więc tutaj może być mnóstwo synergii. Bardzo Ci dziękuję. Ja jeszcze bym jedną rzecz dodała, bo faktycznie zwróciłaś uwagę na bardzo istotny aspekt utrzymaniowy pracowników. Ja świeżo jestem po analizie takich wyników danych, które my mamy i taki model predykcyjny właśnie rotacji. Uwaga, w tej chwili, to się zmieniło na przestrzeni pandemii, największy czynnik lojalizujący pracownika to jest inwestycja w jego rozwój. Nawet nie w tej chwili, słuchajcie, wynagrodzenia, one były nieco niżej w tym zestawieniu, robiliśmy to na dużej puli pracowników, więc no widać, że to jest świadomość też, że odpowiednio ulokowany pieniądz wewnątrz w kompetencje pracownika przynosi też po prostu zysk w postaci jego no, takiego przywiązania i chęcia dalszej rozwoju, dalszego kariery w firmie. To jest bardzo ważny na pewno motywator dla nas, żeby podjąć działania reskillingowe. Joanna, a jak to wygląda z Twojej perspektywy? Bo pracując z różnymi firmami i też zapewniając programy, które pozwalają na reskilling zewnętrzny, masz ogromnie ciekawy wgląd w rynek. Jak to jest dzisiaj? Znaczy, muszę Ci przyznać, że to jest ciągle mało. My obserwujemy, że jest gigantyczne zainteresowanie osób, bo właściwie urośliśmy w ciągu roku z 40% i to jest rok do roku, osób indywidualnych, czyli jest gigantyczne zainteresowanie przebranżowienie się. Widzimy ostatnie badania, które wykazały, że 60% ponad osób jest zainteresowana zmianą w ogóle zawodową. 25% społeczeństwa już mówi, że chętnie się przebranżowuje do IT. Dlaczego? Bo tam jest rozwój, są świetne wynagrodzenia, ciągle rosnące, możliwość elastycznej pracy, więc wszystko to, co każdy marzy. A z drugiej strony właściwie tylko 15% naszych kursantów to są osoby pochodzące właśnie wysłane z firm, takich właśnie jak firma Orange czy Amazon, który jest naszym bardzo ważnym klientem, więc cały czas jest to nadal bardzo mała ilość firm, która w to angażuje się i na pewno firma Orange jest jednym z tak zwanej awangardzie, która nie tylko szkoli, cały czas rozwija swoje zespoły, ale też myśli o tych osobach, które odchodzą. Jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy wybranym partnerem w programach outplacementu, który pozwala osobom, które w tej chwili odchodzą od firmy, mają możliwość przekształcenia się i wyjścia ponownie na rynek pracy z znacznie większymi możliwościami odnalezienia się. I to są historie, które codziennie nas napędzają do pracy i wysiłku, bo mamy historię, nie wiem, właśnie na przykład pań i panów, którzy są, nie wiem, prawie 30 lat pracowali w jednym miejscu pracy, którzy uważali, że świat się dla nich skończył, a dzisiaj odnaleźli się całkowicie w innych korporacjach, też w korporacjach, ale na stanowiskach IT. I to, co piszą do nas prosto z serca, pokazuje, jak ta sytuacja, która jest bardzo przykra, przekuła się na świetną sytuację, gdzie oni nagle zaczęli wierzyć w swoje siły, całkowicie są innymi osobami i widzą przyszłość tego, co ich czeka przez rozwój, przez możliwość nowego otoczenia, bycia właśnie w technologiach. Nowe życie de facto, prawda? Nowe życie, nowy zawód, który się jeszcze w tym momencie pojawia jako szansa dla tych osób. My widzimy, ale cały czas jest to ciągle, znaczy też mamy obraz, jak wspomniała Ewa, byliśmy wszystkim na Movement in Tech. Ja rozmawiałam z wieloma firmami obecnymi na tym spotkaniu, takim wielkim święcie kobiet w technologiach. Ja poprzednio, jeszcze 2 lata temu, jak mieliśmy możliwość spotkania się live, to się pytałam, czy są otwarci na juniorów, to wszyscy mówili, nie, my szukamy seniorów. I właściwie nie miałam co z nimi rozmawiać. Dzisiaj się całkowicie zmieniło. Firmy wiedzą, że seniorów nie ma na rynku, midów nie ma na rynku, bo nie tylko walczą o to korporacje jak Orange czy Amazon, ale mamy startupy z Izraela, są firmy w UK, którzy się otwierają na pracę całkowicie zdalną, więc naprawdę mamy ten zasób specjalistów się jeszcze bardziej skurczył, potrzeby się zwiększyły, a ilość specjalistów się skurczyło, czyli większe zapotrzebowanie, mniejsza podaż. Więc nie ma powrotów i nie ma możliwości, żeby myśleć, że po prostu to się jakoś zrealizuje. Ja też powiem, że akurat miałam rozmowę ostatnio z Sodą, największą organizacją software house'ową. No i oni bardzo cały czas uważają, że to nie jest ta droga, bo ciągle uważają, że to powinna być przedmiotem inwestycji rządów, takie właśnie rozwiązania.
My uważamy, że jednak bardziej to leży po stronie tych najbardziej zainteresowanych, czyli firm, takich jak właśnie Orange, inne korporacje, które dzisiaj się borykają z tymi specjalistami, a z drugiej strony mają gigantyczną ilość osób, które właściwie ich umiejętności są zdeaktualizowane i wymagają aktualizacji, więc wielkie zasoby talentów, które dzisiaj są w ich firmach, ale na stanowiska, które Amazon długo zagrożony przez automatyzację, robotyzację, albo są osoby, które się wypaliły i są już gotowe, dziś są gotowe do podjęcia tego dużego ciężaru, jakim jest szkolenie, przekształcenie się. Właśnie, powiedziałaś też, Joanna, o tym wypaleniu zawodowym. Bardzo dużo też dzisiaj mamy na ten temat badań i wiedzy i świadomości i ta zmiana rzeczywiście zawodu w ramach zwłaszcza jednej organizacji może być bardzo ciekawą ścieżką, która po prostu zatrzymuje nam talenty. Więc ja proponuję, żebyśmy teraz, mając ogromną Waszą wiedzę, bo rzeczywiście Ewa, jesteś tutaj prekursorką tych wszystkich działań w Orange'u i masz też ogromną historię, jeśli chodzi o te ostatnie lata i działania firmy. Joanna, patrzysz na to z perspektywy całego rynku. Przejdźmy do takich rozwiązań, które mogą pomóc na poziomie firmy przeprowadzić reskilling, na poziomie wsparcia menadżerów i też jakie działania wspierają samych pracowników, którzy są zainteresowani, być może już gotowi do tego, żeby zmieniać swoje kwalifikacje, zmieniać swoje kompetencje. Więc proponuję, przejdźmy do perspektywy firmy i tutaj, żeby dać pewien background, gdzie jesteśmy, powołam się na badanie, które jest raportem Polskiego Forum HR i mówi, że jedynie 21% małych i średnich firm oraz 28% dużych przedsiębiorstw zdiagnozowało, jakich kompetencji będzie potrzebować w ciągu 2 lat. Jest to dosyć pesymistyczny rezultat, moim zdaniem, bo tak naprawdę, mówiąc o rozwoju pracowników, powinniśmy dać im taką perspektywę, ukierunkować ten rozwój we właściwym kierunku. I teraz, jeśli nie wiemy, jakie kompetencje będą nam potrzebne, bo nie mamy takiej diagnozy, no to oczywiście pytanie, w co będziemy inwestować swoją energię i swoje zasoby. I w związku z tym chciałam zapytać Ewa, jakie działania Wy podejmujecie jako Orange, jako firma, do której możemy benchmarkować te rozwiązania, takie najważniejsze programy, które zostały w tej chwili na poziomie firmy wprowadzone, o których mogłabyś dzisiaj powiedzieć, są jakie? No przede wszystkim to, co powiedziałaś, bardzo istotne. Przenieść poziom kompetencji ludzi i wyzwania cywilizacyjnego, jakie mamy, na poziom zarządu i strategii. W ogóle jestem zwolenniczką takiego jakby bardzo ścisłego bycia w kontakcie z biznesem i wychodzenia od potrzeb biznesowych. My tę drogę przeszliśmy w zeszłym roku, ogłosiliśmy nową strategię Dot Grow, strategię wzrostu, też na bardzo trudnym, transformującym się rynku telekomunikacyjnym. Oczywiście no 5G, nowe technologie, machine learning, zmiany związane z przechodzeniem klientów do chmury, klaudyzacja, wirtualizacja, to wszystko wymusza pewne zachowania. I to, co jest kluczowe dla nas, jako osób zajmujących się też rozwojem, to jest po pierwsze wspólnie z biznesem zdefiniowanie kluczowych wyzwań, które w perspektywie 3-5 lat będą się działy, kluczowych projektów, kluczowych zjawisk, nazwanie ich i w ramach tego procesu też warto zaangażować zarówno menedżerów, jak i też pewnie no, czasem zewnętrznych partnerów, którzy mają lepsze czucie rynku, bo my siłą rzeczy trochę się zamykamy w tych swoich światach, nam się wydaje, że tak wygląda rzeczywistość, tym bardziej ona czasem bardzo szybko ucieka i pewne procesy geometrycznie wręcz postępują. Także rola liderów i zarządu w zdefiniowaniu takiej strategii rozwoju szkoleń jest bardzo istotna i to nie musi być jakiś szalenie rozbudowany proces, po prostu można usiąść z kartką papieru i narysować, jaka jest baza klientów, jakie mają oczekiwania, jakie technologie weszły do naszego rynku i w ślad za tym uszyć pewne działania. My taką drogę, tak jak powiedzieliśmy, przeszliśmy i u nas wyodrębniliśmy 4 takie obszary. Jeden to jest innowacje i technologia, czyli właśnie inwestycja w bycie data-driven company, czyli wykorzystywanie danych we wszystkich obszarach firmy, bo to już nie tylko tradycyjnie IT, ale i marketing i
działy HR i no właśnie prawnicy, compliance, wszędzie tam te dane można skutecznie wykorzystać, rozwijają biznes. Wirtualizacja, chmura, IT, programowanie, bazy danych, testowanie. Jak widzicie, jesteśmy z rynku telka, ale mówimy o absolutnie uniwersalnych kompetencjach. Myślę, że te same będzie miała branża spożywcza, branża przemysł budowlany, logistyka. Także konkurujemy po prostu o te same talenty i te same kompetencje. Trzeba sobie to też uzmysłowić. Oczywiście u nas też pewna specyfika związana z technologiami sieciowymi, stacjonarnymi, mobilnymi, znajomość właśnie potencjału 5G i budowania pewnych rozwiązań dla naszych klientów biznesowych chociażby, bo też towarzyszymy ich w ich transformacji, czy wreszcie cyberbezpieczeństwo, absolutnie kluczowa kompetencja dla każdej też z firm i pracownika, ponieważ gromadząc te dane musimy za nie, odpowiadamy za nie, odpowiednio nimi też zarządzać i budować tę świadomość. To jest jedna z tak zwanych też kompetencji dla wszystkich. Drugi zestaw danych to są kompetencje związane z obsługą klienta, cyfryzacją, sprzedażą, projektowaniem, żeby Wam też unaocznić, jaka to jest zmiana. U nas w ciągu tych najbliższych 4 lat będziemy zwiększać poziom obsługi w kanałach cyfrowych i sprzedaży do 75%. To jest niewiarygodny przeskok. Oczywiście głos sztucznej inteligencji Max już w tej chwili obsługuje znakomitą większość połączeń i robi to świetnie, uczy się. Niedługo też mogę powiedzieć, będzie jego siostra Lucy, czyli głos sztucznej inteligencji współtworzony wewnętrznie na potrzeby pracowników, bo też te zawody się automatyzują, płace, HR, payrolle, różne takie zawody, które no, prawnicze, księgowe, związane z finansami, tam też te dane i automatyzacja i roboty, które obsługują, coraz więcej procesów się pojawiają. Trzeci wymiar to jest zarządzanie w ogóle zmianą, bo my jesteśmy jedną wielką zmianą, myślę, wymuszoną też tą technologią i jej przyspieszonym rozwojem, ale też zwinność, metodyki agile'owe na pewno i zarządzanie projektami, no i wspomniany już taki zestaw kompetencji dla wszystkich u nas, to jest właśnie cyberbezpieczeństwo, ale też taka korzystanie z cyfrowych narzędzi, zaawansowanych bardziej do efektywniejszej współpracy, zarządzania sobą, czasie, no i też zestaw kompetencji miękkich, myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo one są szalenie ważne w sukcesie firmy i ten miraż między specjalistycznymi, a tymi tradycyjnie zwanymi miękkimi powinien być zachowany, czyli umiejętność współpracy, kreatywność, ale też taka świadomość chociażby u nas w obszarze społecznej odpowiedzialności czy działań green, ekologicznych. To są też kompetencje, które my zdefiniowaliśmy jako najważniejsze, które chcemy. Czyli jesteście w grupie tych 28% dużych przedsiębiorstw, które zaplanowały swoje kompetencje w przyszłości. Zaplanowały, przygotowały wspólnie z też pracownikami, jakoś no, w dialogu prowadzimy te rozwiązania, no i też z menadżerami. I to, co jest istotne, to od strategii, bo strategia ma to do siebie, że definiuje pewne kierunki, ale no, sztuką jest jej wdrożenie później. Należy przygotować pewien plan działania firmy, zapewnić środki finansowe. Dla nas no, mamy ogromne tutaj wsparcie ze strony samego szefa, CEO, ale powiem Wam, że pierwszy raz w ubiegłym roku, dzięki temu, że siedliśmy do stołu, nie mieliśmy w ogóle problemu z zapewnieniem nam budżetu, powiem nawet więcej, no, controlling i prezes zwiększyli ten budżet na działania i mamy go zapewnione w perspektywie 5 lat, a zatem to bardzo pokazuje, jak świadomi liderzy nam są potrzebni, ale też jak ważny to jest temat i rzeczywiście warto usiąść do stołu z najważniejszymi osobami u nas w firmie, uzmysłowić rolę kompetencji i tego wielkiego kapitału, który mamy wewnętrznie i też właśnie podejmować świadome decyzje w stronę rozwoju. Joanna, gdy patrzysz na cały rynek, jaka jest właśnie ta perspektywa firm i co pomaga firmom w tym, żeby rozpocząć reskilling? Znaczy mi się wydaje, że trzeba zacząć od diagnozy i sprawdzenie, jakie zasoby mamy i jaką mamy predyspozycję. Dlatego my zbudowaliśmy własne wewnętrzne narzędzie, się nazywa test predyspozycji do IT, który właśnie pokazuje, że, bo naszym założeniem jest, że każdy nadaje się do IT, bo tak jak wspomniała Ewa, to jest naprawdę bardzo szeroki, od marketingu do zarządzania, też umiejętności miękkie, więc trudno mówić o takim twardym tylko oprogramowaniu, ale o szerokiej możliwości pale, ponieważ każdy jest potrzebny tymi nowymi kompetencjami. Więc my stworzyliśmy nasze wewnętrzne narzędzie reskingowe, czyli zaczynające od diagnozy, do czego ta osoba się świetnie nadaje. I właśnie tworząc to, udostępniając to bezpłatnie, każdy, który robi taki test,
może zobaczyć cztery różne talenty, które są jakby nakierunkowane na osobę, która właśnie bardziej się odnajduje w analityce, druga, która się odnajduje właśnie w zarządzaniu. I wtedy pokazujemy ścieżki, które są, jakie są możliwe zawody, które ta osoba może wykonywać, patrząc na jej dotychczasowe talenty, doświadczenie i w czym się dobrze odnajdzie. Bo dzisiaj ciągle jest to myślenie, zamykamy się, że IT to jest właśnie tylko IT, i zamykamy się w tym, że to są tylko osoby bardzo osoby ścisłe, matematyczne, które mają szansę jakiekolwiek odnaleźć się w IT. I to jest takie myślenie, które cały czas pokutuje, ale właśnie taki test jest jednym z takim ułatwiającym narzędziem do wykazania i pokazania, że jest bardzo szeroka gama różnorodnych zawodów, które może pracownik realizować. Więc to jest taki pierwszy. Dobrze, że uzupełniacie, bo Ewa powiedziałaś o tej strategii, o kompetencjach przyszłości. Anna mówi, że to jest potem self-assessment, tak, żeby każdy pracownik odpowiedział sobie na pytanie, jakie ma predyspozycje, talenty, motywacje, do czego, tak, gdzie ta ścieżka jego może się układać. Co jest jeszcze ważne z perspektywy firm? Bo cały czas mówimy o tym, że tego reskillingu mamy jeszcze za mało, albo on się toczy zbyt wolno, więc co z mojej perspektywy pomaga w tym, żeby te projekty się zaczynały, kończyły, miały swoje efekty? Ja bym może jeszcze... Zawsze się mówi o tym, że jest gigantyczna potrzeba i że to tak samo nawet ostatnio Davos była cała dyskusja, że trzeba włączyć osoby od HR-u i osoby od CTO, czy osoby od technologii, muszą razem współpracować. Tak? Czyli to, co właśnie Ewa mówiła, musimy do stołu z biznesem, bo to chodzi tak samo od osób od technologii, które razem z HR-em będą współpracować. I myślę, że tutaj jest główny problem, że często to są te silozy, że IT mówi, proszę mi dostarczyć taką osobę kompetencja, zamiast gdzie słuchajcie, nie znajdziemy ich, usiądźmy do stołu, zastanówmy się, co możemy zrobić, wykorzystując zasoby, które są dziś, albo ewentualnie przyjąć juniorów, którzy będą pod skrzydłami naszych seniorów się rozwijać i budować w ten sposób własne zasoby, wyhodować tych brakujących specjalistów. Więc bez tego łączenia CTO i HBR, czasu od HR-u, mi się wydaje, że nie ma takiej możliwości, więc ten dialog pomiędzy tymi dwoma specjalistami jest kluczowy. Nie wiem, jak ty, Ewa, to uważasz. Absolutnie kluczowe, ja nawet za chwilkę zobrazuję to jednym przykładem, natomiast jeszcze wracając do tego strategicznego planowania kompetencji, my na przykład w tej chwili wdrażamy bardzo ciekawy projekt, nazwaliśmy go Skills Up, ale to jest projekt zarządzania strategicznego kompetencjami. Z jednej strony po raz pierwszy w historii tej firmy tworzymy taką mapę wszystkich kompetencji, jakie mamy na pokładzie, czyli pracownik ma załadowane, podczytane pod swój profil stanowiskowy pewne kompetencje, ocenia sam siebie, na jakim jest poziomie i dzięki temu narzędziu my widzimy, jakie są te różnice, to znaczy pomiędzy pożądanym profilem, a jego dzisiejszym. Drugą częścią tego procesu jest wspólnie z menadżerami zdefiniowanie ścieżki docelowej, czyli jakie kompetencje, i tutaj będzie jeden wymiar jednego roku, ale drugi trzech lat, w danym zespole będą potrzebne w nawiązaniu właśnie do tych potrzeb IT czy rozwijającego się, no nie wiem, produktu, usługi. I potem chodzi o połączenie tych dwóch światów, czyli sytuacja dzisiaj i ta prognozowana, nazwanie tych luk kompetencyjnych, no i uszycie ścieżek rozwojowych, czyli my działamy w ten sposób, no już tak metodycznie, w odniesieniu do konkretnych stanowisk, to też umożliwia wyszukiwanie pod konkretne projekty ludzi, ale też pozwala nam zobaczyć, kto się już na przykład uczy jakiejś roli, bo można to uzupełnić inną kompetencją, taki można powiedzieć zaawansowany LinkedIn, wzbogacony o właśnie ścieżki rozwojowe i nazwanie tych luk. I też no, można do pewnych projektów zapraszać osoby, które aspirują, jeszcze tam nie są, tak jak mówi Joanna, ale mają pewne predyspozycje i to jest szalenie ciekawe w ogóle podejście. A mówiąc o tym wspólnym tworzeniu rozwiązań, my na przykład rok temu siedliśmy z wspomnianym już szefem IT i stworzyliśmy Akademię IT, to jest tak zwana szkoła profesjonalna, odchodząc trochę od takiego naszego przez wiele lat realizowanego podejścia, no zróbmy jakieś szkolenie, idźmy na konferencję. Nie, to są zdefiniowane drogi rozwojowe z punktu A do B, jak zostać data scientistą w ciągu, nie wiem, jednego roku czy sześciu miesięcy, dzisiaj będąc księgowym czy analitykiem jakichś danych, takim, bym powiedziała, no, pracującym w Excelu, tak? Jak korzystać z zaawansowanych narzędzi, chociażby Business Intelligence, Power BI, bo my w tej platformie pracujemy i to jest bardzo możliwe, tylko wymaga wiedzy teoretycznej,
przejścia przez pewien proces onboardingu do projektów, ale później też pracy w konkretnym środowisku na tych case'ach, które się dzieją. I to jest szalenie istotne. Znaczy myślę, że ta tradycyjna rola szkoleń też się zmienia w reskillingu. Czyli to jest cały proces, musimy tak? pamiętać o procesie, nie tylko o akcji. Oczywiście NPS nam zazwyczaj wychodzi cudowny z tych szkoleń, wszyscy są zachwyceni, tylko niewiele się po tym dzieje. A to jest bardzo trudne, jak po pierwsze tę ścieżkę zapewnić właśnie szkolenia jednak w praktyce od razu po tym teoretycznym bardziej przejściu zagadnień, przyswojeniu wiedzy. I jeszcze kolejny etap, jak to połączyć z zapewnieniem miejsca pracy docelowo, czyli uzmysłowić tym menedżerom, że dzisiaj co prawda ty potrzebujesz i masz takiego zawodnika czy zawodniczkę w teamie, ale on jutro powinien mieć inne kompetencje, żeby też pewne trendy wytyczać na przyszłość. I tutaj, rośnie też rola rekrutacji wewnętrznych, tak? Musimy jeszcze bardziej się otworzyć i szybciej te rekrutacje, jak już rozumiem, lepiej maczować i szybciej maczować. Zdecydowanie szybciej, lepiej i mniej konwencjonalnie, bo na to jeszcze się nakładają różne formy kontraktów. Wiemy, że rynek IT lubi B2B kontrakty zewnętrzne, więc też my się musimy uelastyczniać jako pracodawcy w tym podejściu, patrzeć wieloaspektowo, też tworzyć odpowiednio inkluzywną kulturę, żeby takie osoby chciały właśnie puszczać te osoby do innych miejsc. Jako przykład podam, myślę, fenomenalny program, to się nazywa u nas program JUMP, czyli możliwość odbycia takich krótkich bądź dłuższych staży, od 2 tygodni nawet do 3 miesięcy w dowolnym zespole, w którym oddelegowany jest dany pracownik i on pracuje z tym zespołem, mając szansę poczucia tych zadań na własnej skórze, popracowania i rzeczywiście i daje siebie poznać z jakiejś perspektywy i daje mu się szansę też zaistnieć w jakimś innym kontekście. To oczywiście jest ma wiele pozytywnych aspektów, między innymi właśnie współpraca lepsza potem, ale uwaga, dla menedżera to jest ryzyko i powiem szczerze, ja też miałam takie przypadki ode mnie zespołu, ktoś szedł na jump i potem był zrekrutowany do innego projektu, ale bez tego uwolnienia jednak myślenia o tej otwartości my niewiele zrobimy, musimy myśleć takim szerszym interesem i firmy, ale też pracownika, który jak go będziemy na siłę chcieli zatrzymać, to on i tak odejdzie, tak, do jakiejś innej pracy. Także powiedziałaś, Ewa, też bardzo ważną rzecz, to jest też ta ogromna zmiana mindsetu menedżerów, bo oni są kluczowi. Jeżeli menedżerowie będą współpracowali i przestaniemy tworzyć silosy w firmach i będziemy się dzielić talentami, ten reskilling będzie miał wtedy jeszcze większą efektywność i sens. Chciałam, Joanna, ciebie zapytać, co wy doradzacie menedżerom, jak właśnie ten reskilling oni mogą przejść jak najlepiej? Zakładając, że menedżer już jest gotowy, on już wie, że to jest potrzebne i chce wystartować. Co może im pomóc? Ja chciałam tu podkreślić bardzo ważną rzecz, co jest unikalne właśnie w Orange. Czyli to, że wy myślicie z perspektywy czasu, co się wydarzy w ciągu następnych 3 lat, które technologie wyjdą, które znikną i co jest kluczowe, ten cały proces nauki. Myślicie o onboardingu tych ludzi, że to nie jest tak, że po prostu uczą się dla siebie i po prostu nie wiadomo, co z tym będzie, ale macie z tym plan, że pójdzie to być onboarding i włączenie tych osób już bezpośrednio do tej organizacji. Co dzisiaj jest i dotychczas było, że był i nawet ciągle się z tym spotykamy, że wszystkie firmy IT deklaruje, kogo będzie potrzebował i następnie HR będzie zajmował się szukaniem tych osób, więc jakby cały czas te są silozy. A to, co wy mówicie, ten taki łatwy, ten przełożenie i myślenie bardzo holistyczne. Jeżeli chodzi o menadżerów, to mi się wydaje, że trzeba absolutnie właśnie to działa Ewa, zacząć myśleć inaczej i to jest, myślę, że świetnie. I jak najbardziej trzeba usiąść, zaczynamy z tego, to jest było pytanie, usiąść do stołu z teamem HR-owym i IT i powiedzieć, słuchajcie, zamykamy tradycyjne myślenie, nie będzie tych osób na pokładzie i szukajmy innych rozwiązań. Mamy wspaniałych pracowników naszej organizacji, którzy znają procesy, znają organizację, znają kulturę organizacji i chcą zostać. Jeżeli my się nim nie zajmiemy dziś, oni prawdopodobnie odejdą, bo albo sami zrobią sobie te szkolenia na własną rękę, wielkim kosztem i wysiłkiem i prawdopodobnie od nas odejdą. I czym nas na to stać? Więc jeżeli myślisz, że trzeba włączyć się w to myślenie, wtedy można zacząć procesować i projektować, tak jak Ewa wspomniała, jest robiony w Orange, czyli zaplanować to, co potrzebujemy, jak możemy te osoby kształcić, jak możemy znać wewnętrznych też mentorów i zewnętrzne organizacje, takie jak my, gdzie my uczymy całkowicie praktycznie, bardzo tak hands-on i od razu, żeby te osoby zaczęły, wdrażały się do pracy już w organizacjach i po prostu jak my możemy to zrobić, ale to wymaga całkowicie przejścia myślenia
ja to jest moje zapotrzebowanie, proszę mi te osoby dowieść, tylko restrukturyzację czy reformę myślenia dotychczasowego. Dokładnie. I tutaj chciałam poprosić Was o też podzielenie się taką perspektywą pracownika. A zanim oddam Wam głos, to kilka danych z raportów. Według Network i BCG najczęściej na zmianę zawodu otwarci są byli pracownicy obsługi klienta, sektora usług i pracownicy administracyjni. Co ciekawe, też gotowość do przebranżowienia w przyszłości deklaruje 63% badanych z Polski. Jest to nieco poniżej średniej globalnej, ale nieco poniżej, bo średnia globalna to jest 68%, czyli gotowość jest deklaratywna bardzo wysoka, bardzo duża. I ciekawe też jest to, że patrząc globalnie, w skali międzynarodowej w rankingu gotowości do przekwalifikowania się prowadzą kraje Afryki i Azji. Byłam tym zaskoczona, bo z kolei przy 9. miejscu Polski, za nami są m.in. Portugalczycy, Hiszpanie, Francuzi, a jednocześnie Polacy deklarują gotowość do przekwalifikowania się częściej niż, i to była dla mnie największa niespodzianka tego badania, badani ze Stanów Zjednoczonych, no i potem Danii, Holandii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Więc wydaje się według tych danych, że gotowość pracowników w Polsce jest wysoka. Z drugiej strony mamy też takie obszary, patrząc na właśnie czy obsługę klienta, czy sektor usług, pracowników administracyjnych, gdzie możemy się spodziewać najszybszych efektów automatyzacji i robotyzacji. Więc to będzie za chwilę realny powód do tego, że te role w dużej mierze, nie wszystkie oczywiście, ale będą znikały w ciągu najbliższych lat. Co w związku z tym możemy podpowiedzieć tym firmom, które chcą zadbać też o pracowników gotowych na reskilling w swoich organizacjach? Co praktycznie możecie doradzić? Ewa, jakie rozwiązania sprawdzają się w Orange? No to jest absolutnie kluczowe, budować odpowiednią świadomość w różnych naszych kanałach informacyjnych, w rozmowach, w różnych rytuałach. Ja powiem o kilku. Jeden z nich to jest tak, no wspomniane już piątki z rozwojem. My raz w tygodniu na godzinę w kalendarzach wszystkich pracowników wysyłamy pewną pigułkę rozwojową regularnie. Oczywiście no, korzystają ci, co chcą, ale w konkretne, pasowane w nasze potrzeby, w tworzące się zawody, w rozwijające produkty rozwojowe. I to jest czasem synchroniczne, asynchroniczne uczenie, zależy od osób, czasem webinary. Po drugie, inspirować też regularnie. Mamy taki format dni z rozwojem raz w miesiącu, gdzie zapraszamy przeważnie zewnętrzne osoby, ale zazwyczaj też poza tą zewnętrzną osobą, która może być inspiracją, zapraszamy menedżera czy zespół, który pracuje z daną kompetencją, wykorzystują w praktyce i on opowiada na konkretnych przykładach, takich, żeby zobrazować, co jest w tej chwili ważne, jak moja praca wygląda, trochę odczarować pewne stereotypy. To jest też istotne. Po trzecie, moim zdaniem, no, bardzo klarownie komunikować kierunek zmian. Nawet jak u nas, to jest dosyć trudny proces, bo my się optymalizujemy od kilkunastu lat, to wiąże się z no, wspomnianymi też odejściami osób, z odpowiedzialnym zarządzaniem też ich rozwojem, z outplacementem, tam gdzie jest to możliwe i my umożliwiamy takie przejście, ale moim zdaniem uczciwa komunikacja, jaki kierunek, jakie zawody będą pożądane, jest bardzo ważna, a potem no, też odpowiednio przygotowana oferta użytecznych szkoleń. Less is more, nawet uważam, więc kilka, ale naprawdę trafionych w punkt, odpowiadających na najważniejsze potrzeby firmy szkoleń, użyteczne, krótkie formy, też no czasem na komórkę, w zależności od tego, jaki produkt oferujemy, to różne rozwiązania mogą być ważne, ale jednak budowanie takiego przekonania, że no to lifelong learning, uczenie się przez całe życie jest dzisiaj i będzie jutro bardzo dla ciebie ważne, jest w twoim interesie. No a po wtóre też budowanie pewnych opowieści przez osoby, które przeszły taką drogę, czyli tak zwanych success stories. Mamy takich na pewno ambasadorów, czy to no właśnie kobiety, mężczyzn, którzy zmienili swoją rolę zawodową. Ja mam u siebie takie osoby. Niesamowicie one działają na wyobraźnię osób i żaden trener, czy nawet menedżer tak skutecznie nie zachęci, jak właśnie kolega, koleżanka z firmy, czy nawet z zewnątrz, można zaprosić kogoś, kto się podzieli tą własną historią przejścia, no tak jak ja miałam dziewczynę, która była ekspertką u nas od szkoleń, stała się Scrum Masterką, liderką jednych z takiego zespołu i potem przeszła no, jako Agile Coach też do innego zespołu. Niesamowita, fajna przemiana też i budowanie rozwiązań w biznesie. No i na koniec jeszcze dodam, faktycznie otworzenie się na to, co powiedziała Joanna, zarówno juniorów,
w znaczeniu takim nie musi mieć 5-10 lat doświadczenia, ale też z odpowiednią determinacją, przygotowaniem i wdrożeniem przez zespół menedżera, buddy'ego jest w stanie naprawdę dosyć szybko doskoczyć i będziemy mieli zadowolonego pracownika, dużo szybciej przeprowadzony ten onboarding do zadań i rzeczywiście na kompetencje na pokładzie, których pokazujemy. Także kilka tych elementów powinno się ze sobą spotkać, pozytywna kampania, otwieranie głów i też oduczanie się pewnych naszych starych nawyków, przechodzenie z technologii, eksperymentowanie, no to jest też ważna kompetencja, kompetencja uczenia się przez całe życie, warto o tym mówić naszym pracownikom. O rzeczy, która jest też takim często przełamaniem tabu w firmach, czyli transparentnej komunikacji. My bardzo często przed laty o reskillingu, nie nazywając tego w ogóle w ten sposób, ale o takich nowych potrzebach kompetencyjnych rozmawialiśmy na zarządach, ze związkami zawodowymi, a to wszystko było poufne, tak? Bo obawialiśmy się tego efektu, jak taką komunikację odbiorą pracownicy. Teraz już po pierwszych doświadczeniach, to są 2-3 ostatnie lata, widzimy, że bardzo partnerska komunikacja jest doceniana, tak? I taka transparentność zdecydowanie bardziej procentuje niż nie podejmowanie tych tematów, unikanie ich, zdecydowanie. Ja uważam, że tak wspaniale zaprezentowała całe te kluczowe strategiczne działania, że coś powiedziałabym, tylko dodała znaczenie otwartości, transparentności. Myślę, że tego często firmom brak, bo uważają, że jeżeli oni powiedzą, że hej, przepracujemy w tej chwili na procesach, które automatyzują wiele zawodów, które dzisiaj są wykonywane przez setki pracowników, to te osoby od razu odejdą, a organizacja nie jest gotowa. Więc mi się wydaje, że ta otwartość i powiedzenie tak automatyzujemy, ale mamy dla was kolejne miejsca i będziecie, nie chcemy was stracić, ale chcielibyśmy, żebyście zaangażowali swój czas i tutaj dla was mamy przygotowane właśnie całe programy rozwojowe, wewnętrzne czy zewnętrzne, z nami czy wewnątrz organizacji, to jest, bez tego to nie ma szansy, żeby po prostu firmy dalej się rozwijały. Więc ta transparentność, nie chowanie głowy w piasek, mówiąc, nie, bo nam uciekną, tylko mówienie, pomóżmy tym zasobom odnaleźć się i przygotować ich do tej, i to jest ta odpowiedzialność biznesu, o której się często mówi nawet Davos, przygotować, że jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość zawodową naszych pracowników. Czy oni będą dzisiaj u nas, czy oni wyjdą na rynek pracy, ale już wyjdą z tymi zawodami, gdzie oni się odnajdą bardzo szybko. Więc ta odpowiedzialność za zawodową przyszłość pracowników jest kluczowa. Jeśli mówi o tak zwanej CSR-ze w stosunku do pracowników, to nie jest tylko płatność ich pensji, ale też ich zawodowy rozwój, aktualność ich zawodowa, czy atrakcyjność ich zawodowa, która ma pozostać. I wiem też, Joanna, że wy jako Future Colors też bardzo dużo podejmujecie takich działań komunikacyjnych, to są konferencje, raporty i też takie pokazanie konkretnych przykładów osób, które przeszły przez reskilling, żeby powiedziało o takich aspektach praktycznych, jak zorganizować sobie work-life balance, kiedy właściwie czasami pracujemy w dwóch rolach, tak? Jesteśmy jeszcze w obecnej roli, a już się przygotowujemy do konkretnych, bo rozumiem, że takie rzeczy praktyczne też odgrywają dużą rolę. Absolutnie, my mamy większość osób, które są równolegle, bo nie ma, skończyło się możliwość, by coś wrócił na studia i zaraz poświęcił 3 lata, to chodzi o szybkie, elastyczne, bardzo łatwe i do przedstawienia właśnie, dlatego na początku 6 lat pracujemy całkowicie zdalnie. To jest też ta kwestia wypracowania sobie właśnie systemu nauki, jak świetnie, że w Orange jest to są te piątki i raz w miesiącu myślę o rozwoju. Też pracownicy Orange są u nas na naszych kursach rozwoju, na kursach rozwojowych, ale też są już programy, które my realizowaliśmy dla firm, gdzie były potrzebne absolutnie bardzo szybko, na przykład czawiści albo osoby z konkretnymi, żeby zmienili się i włączyli się szybko do IT i wtedy na przykład firma dawała czas, 50% ich czasu była na naukę, 50% czasu na pracę zgodnie z ich harmonogramem, po to, żeby oni mieli faktycznie mogli w ciągu 3 miesięcy intensywną nauką przejść do zespołu Java. Więc też są też takie rozwiązania, które faktycznie zapełniają te luki, które firmy mają dziś o specjalistów, które mogą szybko zdobyć. Fantastycznie, to wszystko brzmi bardzo praktycznie. To, co powiedziałyście, to oczywiście jest na pewno też wierzchołek góry lodowej, więc od razu zapowiadamy, że z tego naszego webinaru będziemy mieć podsumowanie, które będzie dostępne i nagranie oczywiście, które będzie dostępne, żeby czerpać jak najbardziej i najwięcej z waszych doświadczeń. Będziemy temat kontynuować. Za chwilę zajrzymy do pytań na czacie, więc jeżeli jakieś pytania jeszcze się nasuwają naszym uczestniczkom i uczestnikom, to zachęcam do zadawania.
A zanim to zrobimy i zerkniemy, co nurtuje naszych słuchaczy, to chciałabym Was zapytać o takie najważniejsze trzy rady, które chciałybyście pozostawić tym, zwłaszcza którzy nas słuchają, czy tym, którzy będą nas słuchać i którzy są na początku drogi związanej z reskillingiem w swoich firmach. No to ja zacznę chyba od tych trzech, powiem o tych trzech poziomach. Jeden to przede wszystkim wprowadzić temat na poziom zarządu, strategii firmy, spisać to sobie, przemyśleć o te kluczowe kompetencje. Po drugie, zadbać o współpracę z menadżerami i zespołów HR w bardzo ścisłej współpracy z IT, tak żeby z jednej strony pracować na postawach, na kulturze organizacyjnej, na tej inkluzywności, otwartości, ale z drugiej też wyposażyć menadżerów w odpowiednie kompetencje też, czyli to dzisiaj może mniej o tym mówiliśmy, ale moim zdaniem no też menadżerowie nie muszą być ekspertami, ale powinni przyswoić sobie przynajmniej podstawowe informacje i tutaj, żeby inspirować, rozwijać, bo to oni de facto no, są liderami tych zespołów i od ich właśnie postaw, otwartości, ale też wiedzy zależy rozwijanie tychże projektów. No i ten wymiar pracowniczy, żeby jednak pracować bardzo blisko z naszymi pracownikami, już mówiliśmy o tej otwartości, transparencji, o poszukiwaniu takich ciekawych przykładów, no i pokazywaniu tej perspektywy win-win zarówno firmy, jak i twojej pracownika, bo no, na koniec to jest twój też wielki sukces, masz nowy zawód, masz zagwarantowaną pracę, dobrze płatną, trzeba się na to otworzyć, trochę postarać, ale moim zdaniem absolutnie potem i wiele mam na to przykładów, że jest wielka satysfakcja, zadowolony pracownik i po prostu zrealizowane wszystkie nasze cele. Także pamiętać o tych różnych wymiarach i je ze sobą łączyć, narysować sobie taką mapę i myślę regularnie też do tego wracać, bo myślę, że to jednak jest proces, nawet jak dzisiaj, jutro nabędziemy pewne kompetencje, to zapewniam Was, że za 2 lata będziemy potrzebowali przynajmniej je zaktualizować, a może nawet znów zmienić. Więc to bardzo Ci dziękujemy. Ciągły proces uczenia się, rozwoju. Że tutaj bym tylko dodała o tym mindsetie i to jest kluczowym, że przestali myśleć, że właśnie przyjdą i nam rozwiążą wszystkie problemy nowi specjaliści, tylko zacząć patrzeć na nasze zasoby, na nasz ten kapitał wspaniały ludzki, który ma wokół nas i myśleć o tym patrząc, nie wiem, na panią Krystynę, która jest księgową, czy Annę, która jest w szkolenia, że to są przyszli czy Scrum Masterka, czy Data Analityka, bo oni są gotowi, ich oni chcą i potrzebują tylko pewnej motywacji, ułatwienia im do dostępu tego i zapewnienia, że jeżeli oni włożą ten wysiłek, to znajdzie się dla nich praca wewnątrz organizacji, albo nawet jeżeli zdecydują się odejść, to ten czas będzie poświęcony na ich rozwój, na to, że będą o wiele bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Więc przede wszystkim myślenie o tym, żeby zwrócenie się do własnych zasobów i patrzenie na nich jako fantastyczny potencjał na zdobycie tych specjalistów, których dzisiaj nam brakuje. A następnie przejście do tego, co wspomniała Ewa, czyli myślenie o jakich potrzebujemy, w jaki sposób możemy działać i następnie stworzenie sobie tej mapy i wracanie do niej ciągle i aktualizowanie ją, ale zaczniemy od takiego zmiany myślenia, tego paradigmu myślenia. Fantastycznie, to co mówicie jest fascynujące i ja też patrzę na pytania, które mamy w czacie, więc skieruję te pytania do Was. Po pierwsze pytanie o to, czy reskilling to wyzwanie dla dużych firm, jak mocno te procesy powinny być planowane także w firmach małych i średnich? Ja uważam, że absolutnie dla każdej firmy, nawet na swoim indywidualnym poziomie może każdy z nas to zaobserwować. Oczywiście no, ja podaję ten przykład, bo my mamy duże wyzwanie z pracownikami, no, dużą populacją i też silną wymianą tych kompetencji, natomiast no, w każdym jednym zawodzie, jeżeli chcemy w tej chwili szukać swojej przewagi, no to powinniśmy coraz bardziej wykorzystywać technologię, otworzyć się na nowe rozwiązania i myślę, że czy jesteśmy właśnie sprzedającym, tworzącą nie wiem, firmę internetową czy w sklepie spożywczym, no to jutro inaczej będzie wyglądać, w związku z tym, że nasi klienci już się płacą coraz mniej gotówką, właściwie telefonami, kartą, szukają rozwiązań usprawniających, żeby szybko znaleźć produkty, geolokalizację, no przeróżne technologie, które nam potrafią skuteczniej docierać, lepiej targetować, lepiej zarządzać łańcuchem dostaw, no właściwie no w każdym jednym, nawet w tym wymiarze dostarczania pewnych produktów do przysłowiowego sklepu możemy znaleźć usprawnienia i od każdej firmy myślę, czy jest się właśnie w zawodzie fryzjera, kosmetyczki, można dzisiaj oczekiwać właśnie tej zmiany i usprawnienia pewnych działań i to jest przyszłość i dzięki
dzięki temu będziemy po prostu wygrywać, jeżeli będziemy w stanie odpowiednio, przeszkalając pracowników, pokazywać zupełnie inne podejście do zarządzania usługami czy produktami, czy ich sprzedażą. Czyli reskilling jest dla wszystkich, a nawet powiedziałabym paradoksalnie, że jeżeli tak ogromna organizacja jak Orange pracuje nad reskillingiem, to jest to możliwe w każdej firmie. Tak, to dotyczy zarówno prawnika, uwierzcie mi, księgowej, marketingowca, pana od techniki czy pani od techniki, więc jakby każdy z nich jest wyposażony dzisiaj w inne rozwiązania, narzędzia i możliwości niż miał to chociażby 2 lata temu i trzeba z tego korzystać. Joanna, w portfolio waszych klientów, czy to jest tak, że są głównie duże korporacje, czy też są właśnie już dzisiaj małe i średnie firmy? Znaczy, pandemia się pokazała, że oczywiście największe to są duże korporacje, które mają tą świadomość i też potrzeby i duże zasoby, ale mamy też małe organizacje, które na przykład postanowiły, że sklep, który mają dzisiaj, był stacjonarny, przerzucą go całkowicie i tworzą swój własny e-commerce i zamiast szukać software house, czyli że ja zbuduję swój własny wewnętrzny team i oddelegowali do osoby i na przykład i zbudowali budujące kompetencje od javisty, frontendowca, UX designera, i później Scrum Mastera, budują swoje własne zasoby z ludzi, którzy pracowali do nich dotychczas, żeby ten cały e-commerce, który im potrzebny, normalnie musieliby zlecać to na zewnątrz, był wyprodukowany i był realizowany wewnątrz organizacji. Więc uważam, że to jest bardzo fajne, ciekawe myślenie, szczególnie to są firmy, które są poza wielkimi aglomeracjami, gdzie tam oczywiście jest trudniej o tych specjalistów. Więc to myślenie widzimy. Tym bardziej, że na to są możliwości też sięgnięcia, bo to było pytanie o finansowanie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czy PARP, z którym jesteśmy też zarejestrowani, daje możliwość finansowania dla mniejszych spółek i sięgnięcia po finansowanie właśnie rozwojowe na swoich pracowników. Tym bardziej łatwo i można to sięgnąć. To bardzo dobra wiadomość. I mam jeszcze pytanie ostatnie, bo już czas nam się za chwileczkę kończy. Obserwujemy duże zmęczenie korporacjami, firmami, pracowników. Czy można połączyć reskilling oraz niezależność, o której wielu z nich marzy? Żeby nie odchodzili, ale pracowali projektowo. Czy to się udaje? Ja myślę, że można, chociaż bym powiedziała, no może taka jest opinia, na danych mówiąc, mniej niż 3% w Orange Polska rotacja w zeszłym roku, właściwie minimalna, to widać, że można utrzymywać pracowników. Oczywiście no, pomaga bardzo hybrydowy chociażby model pracy. Ja nawet 2 dni temu byłam w Lublinie w jednym z naszych call center, gdzie mamy taki model 3 tygodnie pracy z domu, 1 z biura, po to, żeby no, i adaptować, przyjmować nowe rozwiązania, produkty i to się sprawdza. To jest po prostu przewaga konkurencyjna, ale to też dzięki technologii i dzięki nowym kompetencjom, które zyskaliśmy do organizowania tak środowiska pracy, żeby ono było zachęcające, inkluzywne. Oczywiście może następować ten trend i uważam, że będzie przenoszenie się na bardziej kontrakty B2B, pracę projektową. My też mamy taki chociażby projekt powołany, gdzie część z tych zawodów nazwanych bardzo konkretnie jesteśmy w stanie do takiego typu przenieść pracy. Cenimy sobie ten model hybrydy, gdzie mamy 2 dni z biura tylko, bo też no, potrzebna jest w iluś tam obszarach firmy jednak ta praca koncepcyjna, projektowa i budowanie tej zespołowości. Natomiast no, taka elastyczność na pewno jest w cenie, w trendzie dzisiaj. Będzie decydować o tym, na ile pracownicy będą z nami chcieli zostawać. I tak się dzieje, ale moim zdaniem bardzo dobrze to się ze sobą łączy, zarówno te właśnie inwestycje w reskilling, jak i otwieranie kultury, działania wellbeingowe, też no, różne elastyczne formy bardziej zatrudnienia, zarządzanie też jakby czasem pracowników, godziny my mamy bez spotkań w ciągu dnia każdego, tak żeby no, te firmy, które jednak tradycyjnie kojarzą się z takim przeładowaniem tą pracą, jednak zupełnie tworzyły inne, przyjazne, wspierające rozwój pracownikom miejsce i rzeczywiście to widać też potem w ankietach, widać w badaniach, my regularnie prowadzimy zdrowie organizacji, my rośniemy w tych badaniach i też no, jesteśmy z tego dumni, ale też dzięki temu, że cały czas jesteśmy w dialogu z pracownikami, obserwujemy trendy i staramy się na nie odpowiadać. Ja może tylko dodać, że też pokazujący badania, że właściwie przyszłość polega na tym, że będziemy nie chcieli zatrudnić kogoś na cały etap, ponieważ będzie potrzebować od tej osoby parę godzin naprawdę jako specjalisty i cały jakby ten system freelancerów, to po prostu tych ekspertów, specjalistów będzie cały czas rósł, bo z jednej strony osoby, specjaliści będą chcieli wykonywać konkretne zadania i będą się nudzili, jeżeli będą na różnych, więc oni wolą pracować dla 5 firm i wykonywać tą swoją specjalizację i
i to realizować. Więc myślę, że ten trend właśnie na godziny, na projektowe będzie się coraz bardziej rozwijał i musimy się też jako firmy do tego przygotować, że niektórzy nie będą chcieli przychodzić na cały etat, tylko realizować projekt, iść dalej. Po prostu to jest, sprawia im największą satysfakcję. Tak, i ta potrzeba elastyczności może spowodować, że jeżeli my jako firma, tak jak tutaj przykładem świetnym jest Orange, który zapewnia takie możliwości szerokiego reskillingu ze wsparciem ekspertów takich jak Future Colors, jeżeli nie zapewnimy tego reskillingu, to każdy indywidualnie może się reskillingować, szukając swoich możliwości poza organizacją. Więc myślę, że podsumowując, ogromnie Wam dziękuję za podzielenie się Waszymi doświadczeniami. Bardzo dużo praktycznych rad. Oczywiście domyślam się, że uczestnicy naszego webinaru mogą mieć jeszcze pytania. Więc chciałam zaprosić wszystkich, którzy te pytania będą mieli nie tylko dzisiaj, ale mogą się pojawić również w przyszłości, żebyście przede wszystkim byli z nami w kontakcie. Firma Future Colors zajmuje się reskillingiem, upskillingiem, więc pozostawiamy tutaj kontakt do całego zespołu, do Joanny. My z Ewą jesteśmy na LinkedInie, więc gdyby jakieś pytania pojawiły się i mogłybyśmy Wam pomóc, to zapraszamy, zachęcamy. Ja osobiście uważam, że ta wiedza, którą dzisiaj się podzieliłyśmy, to jest niewątpliwie motywacja do tego, żeby wszyscy, którzy się zajmują HR-em, przyjrzeli się swoim firmom. Wiemy już, od czego zacząć. Wystarczy kartka, tak jak powiedziała Ewa, i naszkicowanie kompetencji. Ale oczywiście temat jest złożony, więc wiemy o tym, że to jest wyzwanie. Natomiast moim zdaniem, jeżeli my jako HR dzisiaj chcemy być faktycznym partnerem biznesowym i przygotować organizację na przyszłość, zarówno pod kątem rozwoju firmy, ale też rozwoju pracowników i też połączyć to z odpowiedzialnością biznesu, to jest właśnie obszar, w którym powinniśmy być bardzo aktywni już od najbliższego poniedziałku. Tego serdecznie Wam życzę, do tego zachęcam. Dziękujemy bardzo za ten czas i zachęcamy do udziału w kolejnym webinarze, o którym będziemy informować już wkrótce. Dziękuję bardzo Ewa, dziękuję bardzo Joanna. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i zapraszam oczywiście do kontaktu. Dziękujemy serdecznie i dobrego weekendu.